Czas na cyfrową gospodarkę to jest coś, co już pewnie Państwo kojarzą, dlatego że 4 lata temu mieliśmy lockdown, byliśmy zamknięci w naszych domach i okazało się to, o czym mówiliśmy od lat, jak cyfryzacja jest ważna, że nie można pracować zdalnie, że nie można zrobić walnego zgromadzenia, zatwierdzić wielu dokumentów. W związku z tym 20 organizacji przystąpiło do współpracy i stworzyło takie rekomendacje w 5 pakietach w zakresie zdalnej nauki, w zakresie cyfryzacji biznesu czy odblokowania różnego rodzaju procesów gospodarczych. Stworzyliśmy wręcz takie sformułowanie Go Digital, a w czasie festiwalu, Digital Festival, wręcz mówiliśmy brutalnie: cyfryzuj się albo giń. I te nasze wspólne działania nazwaliśmy Czasem na cyfrową gospodarkę, Time for Digital Economy. Mieliśmy 4 edycje. Ostatnia edycja, o, coś miga. W ostatniej edycji brało udział ponad 40, blisko 40 organizacji. 3 były wiceministrów, między innymi tutaj obecna Anna Strzyżyńska czy Michał Boni. A rozmawialiśmy i stworzyliśmy rekomendacje w blisko 30 tematach. Nie tylko patrząc z punktu widzenia Ministerstwa Cyfryzacji, ale również z punktu widzenia innych resortów, bo przedstawiliśmy rekomendacje w zakresie autonomicznych pojazdów, komputerów kwantowych, gospodarki obiegu zamkniętego, cyfrowych pożyczek, fintechów i szeregu różnych innych rzeczy. Nasze rekomendacje przedstawiały też cele. Ponad 40 takich celów, które Państwo mogą zobaczyć w trakcie wystąpienia naszego. W podziale na kilka takich obszarów jak kompetencje cyfrowe wskazujemy, że potrzebujemy ponad 1,5 miliona specjalistów ICT. Potrzebujemy też kompetencji cyfrowych wśród społeczności. 85% powinno posiadać takie kompetencje cyfrowe. Jeśli chodzi o łączność, no to oczywiście łączność prawie w każdym domostwie. Tutaj zrobię taką małą dygresję, że pewnie 10% naszych domostw nie będziemy w stale podpiąć światłowodem, gdyż nie jest to możliwe z uwagi na koszty. Pamiętam czasy z 2016 roku, kiedy robiliśmy wyliczenie, wtedy okazało się właśnie, że podpięcie takiego gospodarstwa domowego, tych ostatnich 5-10%, to nawet może być wydatek na gospodarstwo domowe 10 milionów złotych. Stąd szalenie dużą rolę będą miały sieci 5G i myślę, że ten moment wykorzystywania światłowodów do podpięcia naszych domostw się skończył. W związku z tym kwestia jest też taka, aby wykorzystać właśnie sieci komórkowe. Czy mogę prosić o prezentację? A to w międzyczasie. Z takich celów odwołuję się w dalszej części swojej prezentacji do cyfrowej dekady, czyli kompetencji cyfrowych, łączności, cyfryzacji biznesu, jak i cyfryzacji usług publicznych. Jeszcze parę lat temu nikt prawie nie miał profilu zaufanego, tak dzisiaj myślę, że większość ma, w związku z tym, że ten profil zaufany jest wykorzystywany w coraz większej ilości procesów gospodarczych i coraz łatwiej go zrobić. Podobnie jest z koniecznością cyfryzacji dalszych obszarów, gdzie możemy wykorzystywać takie narzędzia jak chociażby mObywatela. Natomiast to, gdzie na pewno mamy zaległości, to przede wszystkim mamy problem z koordynacją cyfryzacji. Stąd ja sobie może pozwolę przeskoczyć jeszcze na... O, widzę, że wróciła prezentacja. Gdybym prosić jeszcze jeden dalej. Dobrze, to przeskoczę 2 slajdy, które były tutaj pokazywane. Jeden slajd mówił o tym, że cyfryzacja jest wszędzie, dlatego że to, co mnie tutaj cieszyło poranne wystąpienie wicepremiera, to, że nie patrzmy już na cyfryzację jak na resort cyfryzacji, dlatego że tam mamy łączność, mamy kompetencje cyfrowe, mamy też PSIP-a, o którym tutaj będę teraz chciał wspomnieć, ale tak naprawdę cyfryzacja jest w każdym resorcie, bo mówimy o cyfryzacji zdrowia, mówimy o cyfryzacji energetyki, przemysłu, również nowe technologie można wykorzystać w klimacie,
Dlatego to, co chciałbym podkreślić na koniec, i to akurat moja najważniejsza część wystąpienia, stąd cieszę się, że w końcu widać moją prezentację, to potrzebę kompleksowej, nowej cyfryzacji kraju. Dlaczego? Po pierwsze, program zintegrowanej informatyzacji państwa, który był przez 10 lat wykorzystywany do cyfryzacji głównie e-administracji, tak naprawdę technicznie wygasł w 2022 roku i był sztucznie przedłużany ostatni raz przez wiceministra Pawła Lewandowskiego jesienią tego roku, bo nie mielibyśmy podstawy tak naprawdę do wydatkowania środków unijnych. W związku z tym potrzebujemy w tym roku, i to jest bardzo ważne, bo jak mają się państwo włączyć w jakieś prace, to ja bym zachęcał, by szczególnie włączyć się w te prace, potrzebujemy opracować nową, kompleksową strategię cyfryzacji w tym roku. W tym roku, dlatego że od przyszłego roku nie będzie podstawy już do wydatkowania chociażby środków unijnych. Cyfrowa dekada, która jest w tytule tej konferencji, o ile jest dobrym kierunkiem i przede wszystkim wymusza na władzach, aby realizować te wskaźniki, bo też każdy kraj będzie rozliczany z tego, jak włącza się, kontrybuje do cyfrowej dekady, tak nie jest ona pełna, bo ona patrzy głównie przez te cztery komponenty, o których mówiłem, czyli łączności, kompetencjach cyfrowych, cyfryzacji biznesu czy e-governmencie. Ale nie ma tam tak naprawdę przemysłu 4.0 i szeregu innych rzeczy. Kolejna sprawa jest taka, że niestety w ostatnich latach, no tutaj mogę śmiało powiedzieć, większość tych polityk nam wygasła lub wygasa za moment. Narodowy Plan Szerokopasmowy bazuje na danych z 2018 roku z celami do roku przyszłego, więc potrzebujemy chociażby nowego Narodowego Planu Szerokopasmowego. Sztuczna inteligencja, mimo to, że została stworzona i opublikowana przez Radę Ministrów w 2020 roku, przez 3 lata nie była w ogóle realizowana. Zespół się spotkał tylko raz, koordynujący, stąd to, co chciałbym podkreślić, to potrzebę wdrażania i monitorowania strategii, bo o ile potrafimy jeszcze stworzyć politykę, chociażby sztucznej inteligencji, no to jednak bez przydzielenia urzędników, zasobów i tej koordynacji nic się nie zmieni. Będziemy mieli tylko dokument, który można sobie spokojnie zostawić na półce i ewentualnie zaraportować w OECD lub w innym miejscu, że taką politykę posiadamy. I ostatnia rzecz to taka, że musimy spojrzeć, i to też dzisiaj będzie omawiane, spojrzeć na nowo na regulatora, dlatego że regulator dzisiaj głównie koncentrował się na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym, jest finansowany głównie przez opłaty pochodzące z rynku telekomunikacyjnego, a przecież wchodzą kolejne akty, chociażby DSA, DMA. Mówimy o wsparciu regulacji big techów, stąd musimy spojrzeć na nowo na regulatora, zastanowić się, skąd pobierać te opłaty, czy te opłaty powinny iść z budżetu, czy może przynajmniej powinniśmy mieć opłaty, które pochodzą z aukcji czy przetargów kolejnych, przy sprzedaży kolejnych częstotliwości. Potrzeba lepszej koordynacji. To, co mnie cieszyło, to wystąpienie wicepremiera w kontekście KRMC, czyli Komitetu Rady Ministrów, dlatego że powstanie komitet do spraw cyfryzacji i w końcu, mam nadzieję, cyfryzacja będzie lepiej koordynowana w kraju, dlatego że dzisiaj niestety mamy tą pełną resortowość, która przekłada się niestety na to, że taką tutaj powiem państwu dosyć zabawną dygresję. Jak my jako organizatorzy wysłaliśmy prośby o patronaty, to jedno z ministerstw, na przykład Ministerstwo Infrastruktury, odpisało nam, że nie mają nic wspólnego z cyfryzacją. Powiem szczerze, 2 razy czytałem tego maila, zastanawiając się, czy to jest żart, czy jakiś fortel, ale to pokazuje, jakie mamy dzisiaj myślenie w niektórych resortach o cyfryzacji i jaką rolę dużą będzie miało do odegrania ten nowy komitet. Potrzebujemy odwagi. To jest odwagi i zgody politycznej, dlatego że jestem na tyle już stary, że w 2012 roku pamiętam, jak powstała strategia cyfryzacji poczty, gdzie poczta miała się odnaleźć na rynku przesyłek kurierskich, ale również zaistnieć w ramach potwierdzenia tożsamości i zmian. I przez ostatnie 11 lat mam wrażenie, że kompletnie nic się nie wydarzyło. Wręcz ostatnie miesiące, lata pokazują, że Poczta Polska ma poważne problemy. Więc potrzebujemy politycznej woli do zmian. Do dokonania zmian i wprowadzenia e-doręczeń czy cyfryzacji sektora energetycznego. No i na koniec rzecz taka, do której mało kto przywiązuje wagę, szczególnie statystyczny Kowalski,
gdzie spotykam się z informacją, że urzędnicy nie są potrzebni, za dużo na nich płacimy, podatki są za wysokie. Ja mam troszkę inne zdanie, może dlatego, że pracowałem dla administracji publicznej, czy dla ministrów, czy w różnego rodzaju grupach roboczych i wiem, że bez urzędników, bez tych zasobów w resortach to się nie uda. Plus bez budżetów, jak i bez woli politycznej. Bo strategii już mieliśmy, nie były realizowane. Mieliśmy różnego rodzaju komitety, które nie, nawet jak się spotkały, to nie miały zasobów. Stąd gorąco na koniec Państwa zachęcam do włączenia się w pracę opracowania nowej strategii cyfryzacji w 2025, bo będzie ona podstawą do wydatkowania środków w kolejnych latach, ale pozwoli ona, mam nadzieję, zintegrować jeszcze lepiej cyfryzację w ramach całego rządu i podkreślić wiodącą rolę Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo.